Czy chłopek wyciągnie rękę do hakiela? W tle nowa partnerka tancerza. Czy pomimo wszystkich gorzkich słów, które wypowiedział Marcin Hakiel w kierunku do Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, istnieje szansa, że eksmałżonkowie podadzą sobie rękę na zgodę? Kropka. Niewykluczone. Oto sensacyjne plotki, które krążą wśród znajomych aktorki i tancerza. Cichopek wyciągnie rękę do Hakiela? Marcin Hakiel ostatnio odpalił nowe działa i nie daje o sobie zapomnieć. Jeśli nie w wywiadach, to w osobistych wyznaniach na Instagramie. Ze strony tancerza padło w ostatnim czasie bardzo dużo gorzkich słów względem Katarzyny Cichopek, a i znalazła się odpowiednia szpila do wbicia w kierunku Macieja Kurzajewskiego. Aktorka z M jak Miłość i prezenterka Pytanie na Śniadanie zapowiedziała nawet swojemu byłemu mężowi, że jeśli nie zamilknie, to spotkają się w sądzie. Czy sytuacja jednak może się zmienić? Cichopek i Hakiel się pogodzą? W tle nowa partnerka tancerza. Po rozstaniu Hakiela z Cichopek, tancerz poznał tajemniczą blondynkę, Dominikę z Krotoszyna. Związek jednak nie przetrwał i na pocieszenie Marcin poznał kolejną partnerkę, też Dominikę. Relacja, jak widać, bardzo szybko się rozwinęła, bo już pokazują się razem na Instagramie. W przypadku poprzedniej Dominiki to nawiązała ona z Katarzyną Cichopek dosyć dobrą relację. Obie panie były dla siebie wyrozumiałe, a ponieważ obie były matkami, to cieszyły się, że mogły na siebie liczyć w kwestii opieki nad Helenką i Adasiem. Nasze córki nadal się przyjaźnią i dzięki uprzejmości mamy Helenki, planują kolejne spotkania. Mama Helenki zaufała mi w najtrudniejszym momencie swojego życia i pozwoliła opiekować się swoimi dziećmi. Dziękuję, powiedziała Dominika w rozmowie z Show News. Po zerwaniu Dominiki z Krotoszyna i Marcina Hakiela tajemnicza kobieta wypowiedziała wiele ciepłych słów w kierunku gwiazdy TVP, a także wspierała jej związek z Maciejem Kurzajewskim, wspieram. Obie wiemy, jaka jest prawda. Cichopek polubi nową partnerkę tancerza? Czy podobnie będzie z nową partnerką Marcina? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że fani niezbyt ciepło przyjęli jego najnowszą partnerkę w mediach społecznościowych. Było ją stać na taki gest wobec jego poprzedniej ukochanej, więc może i tym razem też tak się stanie. Kasi zależy na dobrych relacjach z ojcem jej dzieci i na jego szczęściu, dlatego będzie kibicować tej relacji, powiedziała osoba z bliskiego otoczenia aktorki na łamach na żywo.